przebiegu klinicznym krztuśca wyróżniamy trzy fazy. Fazę nieżytową, fazę kaszlu napadowego oraz fazę zdrowienia. Faza nieżytowa cechuje się występowaniem nieżytu górnych dróg oddechowych typowego dla przeziębienia. Objawy, jakie mogą pojawić się podczas tej fazy, to zmęczenie, wyciek wydzieliny z nosa, łagodny kaszel, nadmierne uzawienie oraz przekrwienie spojówek. Może również występować stan podgorączkowy. Czas trwania objawów wynosi od 1 do 2 tygodni. Kolejna faza to faza kaszlu napadowego, która charakteryzuje się przede wszystkim nocnymi napadami kaszlu. A tak, rozpoczyna się kilkoma kaszlnięciami przechodzącymi w głośny kaszel prowadzący do utraty tchu, duszności, a czasem nawet wymiotów. Napad kaszlu może przebiegać z zasinieniem twarzy, wytrzeszczem oczu oraz wysunięciem języka. Może powodować krwawienie z nosa, wylewy podspojówkowe oraz drgawki. W momencie nasilenia duszności następuje głęboki wdech z tzw. pianiem. W przebiegu tej fazy może dojść do ciężkich powikłań, takich jak niedotlenienie mózgu i trwałego uszkodzenia, odmy opłucnowej, krwiaka wewnątrzczaszkowego, przepukliny brzusznej, zapalenia ucha lub zapalenia płuc. Czas trwania tej fazy wynosi od 1 do 6 tygodni, czasem jednak dłużej, do 12 tygodni. Ostatnia faza to faza zdrowienia, kiedy napady kaszlu są coraz rzadsze i mniej intensywne. Niestety kaszel może utrzymywać się nawet do 3 miesięcy i często współwystępuje z wymiotami.